No to follow up, widzowie! 2 tygodnie temu wrzuciłam film pod tytułem Kłótnia o książkę TikTokera. Gadam tam sobie o kontrowersjach, które powstały po wypuszczeniu książki Nie zostawaj influencerem Janka Strojnego i generalnie komentuję tam, jak Janek Strojny kłóci się z inną TikTokerką, więc jeżeli macie ochotę na posłuchanie rozmowy ch**a z butem, to zapraszam, link w opisie, możecie sobie obejrzeć ten film. A teraz wracam do was z tym tematem, bo na przestrzeni ostatnich 2 tygodni zaszła we mnie wielka zmiana i już nawet nie chodzi o to, że poszliśmy z Kamilkiem na drugą część Dune'y do kina i teraz I'm fucking obsessing over this shit i mój TikTok to dosłownie Duna Talk, ale przemiana, o której tutaj chcę wam teraz powiedzieć, to przemiana, która została spowodowana tym, że zapoznałam się z innym dziełem kultury. Przeczytałam książkę Janka Strojnego i teraz chcę z wami o niej pogadać. Dla tych, którzy są mniej w temacie, szybkie przypomnienie, kim jest Janek. Nazywam się Janek Strojny. Byłem influencerem, takim zabawnym gościem w kolorowych czapeczkach beanie. Robiłem coś w rodzaju TikToka codzienności. Nic nadzwyczajnego. 2 filmiki dziennie plus te sponsorowane. Nawet 3 miliony wyświetleń każdego dnia. Był TikTokerem. Kończę z TikTokiem. Przestał być TikTokerem. Bo muszę się skupić na moim zdrowiu psychicznym. Okazuje się, że internet dobrze nie wpływa na moje zdrowie psychiczne, a mówienie o moim codziennym życiu, czyli to, co robiłem przez ostatnie 2 lata, też wcale go nie poprawia. No więc po prostu ten etap mojej działalności, którą znacie i widzieliście na tym profilu, po prostu się kończy. To konto, moje konto na Instagramie i moje konto na YouTubie będą nieaktywne. I na niecały rok zniknął. I w czasie, kiedy go nie było, pisał książkę i potem wrócił z tą książką. I ona traktuje o bardzo ważnych rzeczach. Tak można wywnioskować z tego, co mówi Janek. Misja książki jest taka, no, że uświadomić trochę młodych, jak to wygląda, jak się w to wchodzi, co się może z tym wiązać. No to jest książka napisana trochę też z myślą o osobie, którą ja byłem, zanim w to wszedłem. Polecam tą książkę, bo to jest po prostu fajne studium tego, jak to wygląda od środka, o rzeczach, których nikt nigdy ci nie powie, no bo jak funkcjonujesz w tej bańce, no to o pewnych rzeczach nie możesz mówić, bo możesz zostać bardzo łatwo odcięty od kasy. Książka jest tak istotna dla świata, że Janek promując ją wystąpił w jakichś programach telewizyjnych, w podcastach, no gdzie go nie było. A oprócz tego opublikował o tej książce 84 TikToki. Wróciłem tylko na chwilę. Po mojej powiedzeniu o tym, że znikam z internetu, nie zamierzałem do niego wracać, ale zawsze pojawia się to ale. W tym wypadku cel uświęca środki. Bo jakie jest lepsze źródło, żeby dotrzeć do ludzi, którzy interesują się internetem i influencerami, niż przez internet? Janek mówi, że mu się to nie podoba, kiedy ktoś wypowiada się na temat jego dzieła tylko na podstawie dostarczonych przez niego publicznych materiałów. No jeżeli chcesz się wypowiadać o jakiejś książce, o sposobie jej promocji, czy o mnie, to polecam ci przeczytać po prostu tą książkę i może wtedy w końcu zrozumiesz, o co mi chodzi. No ale teraz już mam bilet do wszystkiego, bo przeczytałam tę książkę i teraz ją na pewno mogę ocenić. Początek historii Janka ma miejsce, kiedy zaczęła się pandemia, a on zapisał się do szkoły filmowej warszawskiej i miał zajęcia online. No i nudził się tam jak mops, uznał, że cała ta szkoła filmowa to kutas, bo stare media już umierają. Nie wiem, może się nie znam, ale jak widzę nagrania z ostatnich Oscarów, to ci ludzie jakoś nie za bardzo wyglądają na przerażonych kresem ery kinematografii. And welcome to the 96th Oscars, everybody. Look at these beautiful human actors. No nieważne, Janek założył sobie wtedy konto na TikToku. Nie zastanawiałem się długo nad tym, jaki ma być mój TikTokowy wizerunek, wiedziałem, jaki ma nie być. Ma nie być mną, niepodobny do mnie, taki był warunek. No i w tym momencie już jest GG. W momencie, kiedy decydujesz się stworzyć siebie na nowo po to, żeby przypodobać się jakimś ludziom, tutaj w ogóle jakimś obcym ludziom, no to już przegrywasz na starcie. Nie tylko siebie oszukujesz, ale i swoich odbiorców. Ciężko się dziwić, że twój odbiór życia influencera jest negatywny, skoro na własne życzenie postanowiłeś udawać przez cały czas. Dlaczego powstał Janek II? Bo Janek I nigdy by się w internecie nie sprzedał. Nie z tym temperamentem, nie ze swoim introwertyzmem i nie ze zdiagnozowaną depresją. To jest
też moim zdaniem błędne myślenie, bo uważam, że w internecie jest miejsce dla wszystkich, nawet dla największych introwertyków z problemami. Czytając dalszy ciąg książki, dowiedziałam się, że nie tylko Janka persona była sztuczna, ale też wszystkie jego działania były bardzo silnie wykalkulowane. Opowiada on o tym, że jego filmy były skrupulatnie wypracowywane jak leki w aptece, że produkował je, tutaj chyba nie da się użyć innego słowa, jeżeli bierzemy pod uwagę ten proces twórczy, tak, że był kompletnie pewny sukcesu. Z książki Nie zostawaj influencerem dowiemy się też na przykład, że nie warto robić rzeczy na żywca, bo wtedy od razu wiadomo, że będzie porażka. I ja tak sobie myślę, że w tych przemyśleniach jest tak dużo chłodu, tak dużo dystansu do tego, co się robi. Janek stworzył sobie syntetyczne środowisko, po którym się poruszał i do którego zaprosił swoich widzów. Szczerze? Nie wyobrażam sobie tak żyć. Powiem więcej, nie wyobrażam sobie, żebyście wy mnie widzieli w taki sposób, jako zupełnie innego człowieka niż ja jestem naprawdę. Ale wiecie co? Te rzeczy, które wam teraz powiedziałam, to w ogóle nawet nie są najbardziej kontrowersyjne stwierdzenia, jakie w tej książce można znaleźć. Generalizacje. Jeśli miałabym określić Nie zostawaj influencerem jednym słowem, to powiedziałabym właśnie, że jest to generalizacja. Janek opowiada o zjawiskach lub jakichś mechanizmach zachodzących w świecie influencerów ze swojej perspektywy. Nie zaznacza tego jednak ani razu, że to są jego doświadczenia, a nie ogólna norma. Wręcz przeciwnie. To, co się dzieje na tej samej górze, to, co tak chętnie jest obrazowane w mediach, co pokazują, Na samej górze TikToka, Instagrama, tak? YouTube'a, wszystko. Ta cała topka, która gdzieś tam istnieje, to są niestety bardzo toksyczni, niemili ludzie. Jakbym nie miała swoich jakichś osobistych doświadczeń, to byłabym w stanie w to uwierzyć, że no tak po prostu jest, że Janek był wszędzie i wszystko widział i wszystko wie. Jednak tak nie jest. Zacznijmy od tego, jak autor widzi rodzaje drzwi do popularności w internecie. Szukasz recepty na szybkie zostanie królem lub królową TikToka? Złam nogę. Szpital, cierpienie, zwłaszcza to malujące się na ładnej twarzy, generuje mega zasięgi. A jeżeli uda ci się umieścić nagranie z wypadku na TikToku, to naprawdę jesteś szczęściarzem. Ludzie jarają się przezabawnym nieszczęściem, więc jeszcze przez moment zostaną na tym profilu. Po czym nieuchronnie przełączą się na inny. Jaki? Zabawniejszy. Bo tam dostaną pożądaną przez mózg dawkę dopaminy. Ten content u frajerki ze złamaną nogą już się nie ogląda. Noga się zrasta, o wypadku opowiedzieć można tylko raz, więc sława zaczyna przemijać. TikTok ma bardzo niski próg wejścia i tak naprawdę każdy filmik może zwiralować. Wiele razy scrollując natykamy się na jakiegoś człowieka, który robi coś śmiesznego, damy mu lajka i nigdy więcej w życiu go nie zobaczymy. To normalne, ponieważ TikTok jest platformą, na której tworzyć może każdy. Nie potrzeba do tego jakiegoś niesamowitego sprzętu z NASA i lat doświadczenia. Wystarczy wziąć telefon i nagrać siebie albo coś innego. TikToka od YouTube'a na przykład, poza czasem potrzebnym do przygotowania jakiegoś materiału, różni też jeszcze jedna bardzo ważna sprawa i to jest sposób, w jaki platforma pokazuje treści odbiorcom. Na YouTubie pokazują ci się ludzie, których subskrybujesz, jakieś podobne filmy do tego, co już oglądałeś i jakieś, nie wiem, to, co jest turbo hot w tym momencie. Follow na TikToku nie jest równy subskrypcji na YouTubie, no bo możesz zafollowować kogoś, a potem zacząć zupełnie coś innego oglądać i wtedy TikTok już ci nie pokaże tego człowieka za bardzo, albo pokaże ci go jakoś raz na rok. TikTok potrafi być bardzo randomowy. To jest, myślę, bardzo dobry przykład tego. My name is Señorita Cool Beans. When I first get out of prison. TikTok też nie przywiązuje cię do konkretnego twórcy, tylko do jakiegoś motywu, tematu, który teraz chętnie oglądasz. I ja mam tutaj doskonały przykład na to, bo TikTok zrobił mnie dosłownie wczoraj. Bardzo mnie zrobił. Wyświetla mi się to i myślę sobie, o mój Boże, już tyle naoglądałam się tych starych zdjęć, skip. A tak myślę sobie po chwili, dobra, może jednak sobie coś tam przesunę. I there you go, content dokładnie dopasowany do tego, co teraz w kółko oglądam. Ja nie mam absolutnie nic wspólnego z kontem, które to wrzuciło. I ja nie wiem, czy ja w ogóle zobaczę to konto kiedykolwiek w swoim życiu jeszcze. W tym algorytmie chodzi o konkretny, aktualny dla ciebie jako użytkownika temat. W związku z tym powstaje bardzo dużo filmików, które są takimi jednorazowymi strzałami. Ktoś powie coś śmiesznego, nagra jakąś durną sytuację, zrobi mema, to pójdzie w zajebisty viral i tyle. I nigdy więcej nie usłyszymy o tym człowieku. Osób, które potrafią poprowadzić swoją karierę od złamanej nogi do bycia milionerem, ze świecą szukać. Warto zauważyć też to, że TikTok
jest taką inną platformą, bo tworzące na niej osoby nie traktują jej często aż tak poważnie. To są często ludzie, którzy mają swoją jakąś codzienną pracę, a publikowanie na TikToku traktują jako taki dodatek do swojego życia. I te osoby nie oczekują od świata tego, że po jednym jakimś wiralowym filmiku staną ramię w ramię z Mr. Beastem, jeżeli chodzi o net worth. Noga się zrasta, o wypadku można powiedzieć tylko raz, więc sława zaczyna przemijać. Tak naprawdę nie przemija, bo nigdy nie istniała. Przeciętny filmik typu XD, wsadziłem palce do zawiasów od drzwi i teraz mnie boli, nie czyni z tego autora celebryty. Ludzie mogą pośmiać się z nim z tej sytuacji, ale to nie sprawi, że ta osoba staje się sławna jak Tom Holland. Jeśli twórca internetowy chce zachować przy sobie odbiorców, to musi coś sobą reprezentować, musi tworzyć jakiś content, po który ci widzowie będą chcieli do niego przychodzić. W dalszej części tej książki Janek rzuca pytaniem, co ma influencer do zaoferowania odbiorcom oprócz kłamstwa na temat swojego życia. No właśnie, jeżeli tworzy ciekawe treści, ma coś do pokazania albo do powiedzenia, to całkiem sporo. To, że ty zdecydowałeś się wykreować nierzeczywistą personę w internecie, to nie znaczy, że każdy kłamie na temat swojego życia i cały swój content opiera na tym kłamstwie. Janek opowiada o swojej koleżance, która zwichnęła, co ona zwichnęła? Bark, i nagrała śmieszny filmik, który się wybił. Potem już ona chciała iść w to dalej, ale jej nie szło i zaczęła myśleć o kolejnym zwichnięciu, tym razem innej części ciała. Jak mam to odnieść do tytułu tej książki? Nie zostawajcie influencerami, bo staniecie się masochistami bez wyobraźni? Taki przykład jest esencją cherry pickingu, bo to nie internet sprawia, że ta typiara ma jakieś kretyńskie pomysły, ona musiała już wcześniej być nieźle odklejona, jeśli przeszło jej przez myśl coś takiego. Jest taki filmik, na którym chłopy wyrzucają kanapę przez okno i przez to biją szybę w drzwiach tarasowych. Czy to jest argument do tego, żeby ludziom nie dawać kanap do użytkowania? Durni ludzie są wszędzie i w ten sposób można zniechęcić do de facto wszystkiego. Nie chodź do szkoły muzycznej, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej i Piotrek wsadził sobie LED poprzeczny w dupę. Lecimy z następną generalizacją. Świat influencerów jest całkowicie skonizowany. To jest naprawdę krzywdząca rzecz do powiedzenia w książce. Czy gdzieś może się to dziać? No pewnie tak, w innych branżach pewnie też się dzieją takie rzeczy, ale używanie takich ultimatywów jak całkowicie jest bardzo niesprawiedliwe. Janek, przestań wypowiadać się tak, jakbyś zobaczył wszystko, bo tak nie jest. To jest tylko twoja decyzja, że znalazłeś się na imprezach z takimi ludźmi. Może nie jestem najlepszym przykładem, bo wszystkie ostatnie weekendy gram w personę, ale nigdy w moim życiu, ani na imprezie, w gimnazjum, liceum, na studiach, czy teraz w towarzystwie osób, które robią rzeczy w internecie, nikt mi nie zaproponował k***iny. Nie wiem, może to ze mną jest coś nie tak, może powinnam sobie na czole napisać, ej siema, ja jestem zainteresowana, jakby co, może to trzeba jakoś zwabić tych ludzi do siebie, a ja może nie mam szczęścia. Kiedy pojawiasz się na imprezie, nie ma możliwości, żeby ktoś do ciebie nie podszedł i nie zapytał, stara, ale jak to dzisiaj nie? Wyciągaj działeczkę. Jestem żywym przykładem, że jest to możliwe. Może po prostu kluczem do dobrych doświadczeń ze spotkań towarzyskich jest otaczanie się ludźmi, których lubisz i którzy są git, a nie takimi, którzy mają dla ciebie coraz ciekawsze influencerskie propozycje. Może warto by było, idąc gdzieś, zastanawiać się, czy naprawdę chcę tam być, czy po prostu boję się, że przez moją absencję stracę zbyt dużo okazji, ciekawych perspektyw na rozwój. Narzekasz na to, że znajomości, które zawarłeś w tym influencerskim świecie, cię rozczarowały, tylko może to nie jest problem w środowisku, tylko w tym, jak ty sobie tych ludzi dobierasz. I w tym, że ty też nie byłeś z nimi do końca szczery, no bo przecież cały czas udawałeś tę personę, którą sobie wykreowałeś na samym początku. Współprace reklamowe. Janek Strojny pisze całkiem sporo o tym, jak wyglądają współprace reklamowe w internecie. Oczywiście wszystko zachowane jest w tonie "tak jest". No tak było. No bo przecież w książce "Nie zostawaj influencerem" nie ma w ogóle miejsca na jakieś dywagacje, hipotezy, refleksje, że w sumie to mogą być moje doświadczenia, a nie każdego. Od Janka możemy dowiedzieć się na przykład, że w mailach od agencji marketingowych często nie jest w ogóle dopracowane to, jakiego produktu konkretnie miałaby taka współpraca dotyczyć, tylko jest nakreślona ogólnie branża. No i Janek mówi, że wtedy wycenia się taką reklamę w ciemno. To będzie słowo przeciwko słowu, ale dla mnie to jest bullshit. Chyba nigdy nie dostałam takiego maila, a jeśli dostałam,
to albo dopytałam się, o co chodzi, albo poleciał do spamu. Pieniądze są fajne i w ogóle, ale od tego jest jakaś moralność, żeby podejmować racjonalne decyzje. Oczywiście, że są osoby, które biorą wszystko jak leci, przecież nawet śmiałam się z nich w odcinkach z najgorszymi reklamami, ale przynajmniej to nie są osoby, które potem piszą książki o tym, jak w ogóle destrukcyjne i straszne są współprace reklamowe. Trudno się dziwić, że każdy czuje się jak sprzedajny śmieć. No właśnie, stary, nie każdy. Jak można pisać w takich ultimatywach o tak dużej grupie ludzi? Janek, jeśli brałeś współpracę wszystkie, nawet z produktami, których nie lubisz, tylko po to, żeby na konto wpadł kolejny masny przelewik, to ty jesteś cyniczny i wyrachowany, a nie wszyscy ludzie. To twój wizerunek rysuje się jako niegodnego zaufania twórcy. Naprawdę współpraca rzadko kiedy jest ciekawa dla twórcy. Co ty mówisz, Janek? Gdybyś powiedział, naprawdę współpraca rzadko dla mnie była ciekawa. Albo na przykład, bywa tak, że współpraca nie jest ciekawa dla twórców. Na Shopee pipipi, masz darmowe dostawy. Nawet już niech ci będzie. Często bywa tak, że współpraca nie jest ciekawa dla twórcy. Wtedy okej, okay. W obecnej formie jednak jest to totalnie z dupy i jest krzywdzące w stosunku do ludzi, którzy traktują swój content, swoją twórczość i swoich odbiorców poważnie, z szacunkiem. W pewnym momencie nawet współpraca z marką produkującą ulubione ubrania powoduje rozczarowanie. Witam, z tej strony zaginiony, zapomniany brat prostracji. Słuchajcie, jak byłem małym kidoskiem, moja mama lubiła mnie ubierać w przeróżne outfity, takie jak na tamte czasy, może nie, że bardzo wyzywające, ale kolorystycznie gdzieś tam odbiegały i tak dalej, bo na przykład chodziłem w całym outficie pomarańczowym. I tak na dobrą sprawę, większość rzeczy, jakie ja nosiłem, były marki w ogóle Adidas, się okazuje. Wtedy Adidas, to wiecie, to był wyznacznik czegoś takiego fajnego, innego z Ameryczki. I gdy zacząłem tworzyć w internecie, to zacząłem zastanawiać się nad tym, jakie są moje cele i marzenia. Takie, wiecie, największe do spełnienia. I jednym z takich celów były pewne współprace z markami, które gdzieś tam towarzyszyły mi od, dosłownie od początku, od kiedy się wyklułem, dosłownie. I w moim przypadku właśnie Adidas był taką marką. Ta współpraca była dla mnie niesamowita. Nawet nie ze względu na skalę, a na to, co się po niej zaczęło dziać. Od tamtego momentu moja rodzina dostrzegła właśnie sens tego, co ja robię w ogóle w tym internecie. I jakby cała rodzina wtedy dostrzegła we mnie nie tylko tego cymbała, co siedzi przy komputerze i który marnuje swoje życie, a też osobę, która się rozwija, która gdzieś tam dąży do swoich celów i do tego, co sobie założyła. I że wiecie, ten cały proces, który trwał gdzieś tam przez ostatnie lata, nie poszedł na marne, bo byłem tam, gdzie byłem. A byłem dosłownie wszędzie dzięki tej współpracy. Byłem na banerach, byłem w ogóle w kinach też leciała reklama. Wszędzie! Na przystankach autobusowych. Nawet Julka do mnie wysłała zdjęcie i mówiła tak: stary, masz przestać mnie prześladować na każdym kroku. Więc to było niesamowite przeżycie dla mnie też pod względem takim, wiecie, nie mogłem w to uwierzyć, naprawdę. Zawsze chciałem być dostrzeżony i zawsze chciałem gdzieś, słowo wisieć źle brzmi, po prostu zawsze chciałem gdzieś być widoczny dla ludzi. I finalnie właśnie ta współpraca mi to dała i myślę, że też dzięki temu w ogóle jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię dalej. I w ogóle jestem mega nahypowany, zajawiony na robienie jeszcze innych, mocniejszych rzeczy, bo tamten zrealizowany cel dał mi możliwość znalezienia sobie kolejnych i kolejnych i kolejnych, które nakręcają moje życie totalnie. I taki mały apel do autora tej głupiej książki. Ja na przykład uważam się content creatorem, a nie influencerem. Proszę oddzielać takie rzeczy. Nie pozdrawiam. Jak bardzo mechaniczne musiałeś mieć podejście do swojej własnej twórczości, skoro doprowadziłeś się do takiego stanu. Jak ja to czytałam, to w tym konkretnym momencie od razu pomyślałam o mojej współpracy z Canonem. To była dla mnie totalnie największa rzecz, jeśli chodzi o współpracę reklamową w historii tego kanału. Mordy, ja byłam tak podekscytowana. Ja mamie to opowiadałam przez telefon. I ja nie mówię tego teraz po to, żeby pokazać, jakim tu jestem w ogóle rycerzem na białym koniu, tylko po prostu się zastanawiam, jak można tak bardzo odepchnąć od siebie jakieś realne emocje, taki kontakt z rzeczywistością w ogóle. Zrobić z siebie taką bezduszną maszynkę do zarabiania pieniędzy, do tego stopnia,
że nawet już nie czujesz radości z tego, że masz okazję współpracować z czymś, co mega lubisz, mega szanujesz i nie wiem, było dla ciebie jakimś spełnieniem marzeń. Jest też cały segment o briefach reklamowych, które się dostaje przy takich współpracach. No i oczywiście wniosek jest taki, że o Jezu, dramat. Najszczerszy z szerokich uśmiechów na wieść o tym, że do punktu kurierskiego pod twoim blokiem przyszedł pewien przedmiot zamówiony do punktu kurierskiego pod twoim blokiem i teraz możesz go odebrać w ciągu najbliższych 48 godzin z punktu kurierskiego pod twoim blokiem, bo punkt kurierski pod twoim blokiem jest najlepszym punktem kurierskim, bo jest pod twoim blokiem i jest to punkt kurierski. Pamiętaj tylko, że niektórych nazw punktów kurierskich się nie odmienia. Jeżeli zaczniesz odmieniać, mogą odesłać twój film z kwitkiem, będziesz musiał nagrać jeszcze raz. A jak ty sobie to wyobrażasz, mordo? Że ktoś po prostu rzuci w ciebie 10 tysięcy i powie, a dobra, kurwa, rób co chcesz, no nie? Twoją rolą jako twórcy jest po pierwsze przebranie tych maili i zdecydowanie, czy ja chcę w to wchodzić, a może w to nie chcę wchodzić, czy ja chcę mieć coś do czynienia z tą marką, czy ta marka jest w ogóle fajna. Po drugie, dogadanie się w sprawie realizacji i po trzecie, ewentualne wyperswadowanie komuś czegoś. I da się, gdyż robiłam to. Czy Janek Strojny słyszał kiedyś o rozmowie i kompromisie? Nie wiem, choć się... Jasne, zdarzają się briefy, które delikatnie mówiąc, no, są dość niewygodne. Ale no na miłość boską uszanowanie tego, że InPost nie chce, żeby odmieniać InPost, to jest coś, co da się chyba zrobić, no nie? Nadal nie czujesz się, jakbyś sprzedał duszę? Wiesz, kiedy bym się tak czuła? Bo jest scenariusz, w którym bym się tak czuła. Wtedy, kiedy taśmowo, bezrefleksyjnie wypluwałabym z siebie kolejne reklamy produktów, które uważam za ch**owe. Wtedy tak. Wtedy naprawdę czułabym, że sprzedałam duszę. Jasne, możesz nie brać żadnego z tych zleceń, ale chyba głupio odmówić kwoty w wysokości dobrej miesięcznej pensji. No i widzisz, właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że kiedy pozostajesz ze sobą szczery, to umiesz odmówić. Dostałam ofertę, miesięcznie dostawałam 20 tysięcy złotych za to, żeby sobie 5 razy w miesiącu poklikać na stronie. Chore pieniądze. I uwaga, dostałam propozycję razy dwa, 40 tysięcy miesięcznie za to, żeby sobie poklikać na stronce. Dostałam taką propozycję, żeby pomnożyć jeszcze razy dwa, 40 tysięcy złotych miesięcznie. Zrobić to, co lubię, czyli otworzyć sobie parę skrzydeczek. I co? I wy nie wzięlibyście takiej współpracy? Więc jeżeli stwierdzacie, że wy byście wzięli, to teraz Katarzyna jako umoralniacz mówi tak, ja nie wzięłam. Cenię was bardziej niż 40 tysięcy złotych. Was. Zobaczyłam realnie, że ktoś może popaść w uzależnienie przez te kolorowe skrzyneczki, które się gdzieś tam obracają i kręcą. Stwierdziłam, że nie chcę żyć z takim poczuciem, z takim wyrzutem sumienia, że ktoś, nie wiem, za 10 lat będzie miał konsekwencje z tego tytułu, że ja zareklamowałam Kidro. Byłem taki zmęczony, że modliłem się, żeby nie było płatnych współprac, żebym znowu nie musiał czegoś robić. Janek, ty czytasz, co ty piszesz? Jako twórcy internetowi jesteśmy jedną z najbardziej chyba uprzywilejowanych grup społecznych. Nie stoi nad nami szef, który każe nam coś zrobić. Gdybyś pracował w korporacji i byłby jakiś projekt do zrobienia, to nikt by się ciebie nie pytał, czy ty w ogóle masz ochotę teraz posiedzieć 2 godziny w Excelu, czy nie, tylko po prostu musiałbyś to zrobić, ponieważ jest to potrzebne. Jako influencer masz tę moc, żeby po prostu powiedzieć nie. Nie. Nie musisz robić z siebie męczennika, nawet nie musisz nikomu tłumaczyć. Po prostu piszesz, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. I tyle. Możesz też w ogóle nie odpisać, to trochę mniej miłe, ale jest też taka opcja. Kontrakty reklamowe raczej szkodzą wszystkim, a już na pewno nie pomagają nikomu. Marka nic nie zyskuje, influencer traci wizerunkowo, a agencja tylko zarabia na gównianych reklamach. Skąd bierzesz te informacje, Janek? Ty widziałeś jakieś raporty sprzedaży? Widziałeś jakieś statystyki ruchu wygenerowanego na tych stronach, które są reklamowane? A czy ty w ogóle słyszałeś o takiej opcji, jak zrobienie reklamy tak, żeby się twoim odbiorcom podobała? Chyba nie, skoro miałeś tak paskudne podejście do swoich widzów. Czy ty w ogóle wiesz, jak działa reklama? Biorąc pod uwagę to, co piszesz, to za każdym razem, jak widzisz billboard z Coca-Colą, to musisz być w ogóle w szoku. No przecież już wszyscy wiedzą, jak cola smakuje. Na koniec wrzucam jeszcze fragment, jak Janek opowiada o dopalaniu TikToków, które zawierają jakąś reklamę. Polega to na tym, że generuje się jakby sztuczne wyświetlenia tego TikToka, żeby potem klientowi to wcisnąć, że to są prawdziwi ludzie. Ale ja nigdy nie robiłam reklamy na TikToku, więc nie wiem, jak to się u was tam odbywa. Natomiast mam tylko jedną refleksję. Kiedy robi się taki przekręt, to ta agencja marketingowa jest zła, oczywiście, ale ch**owe podejście ma też twórca, który się na to godzi. Janek to ego top.
poza frustracją... Frustracja! Z lektury tej książki wyniosłam jeszcze jeden wniosek. Janek to jest egotop jakich mało. Nazywa siebie ekspertem, tłumaczy to, jakim był w ogóle mastermindem świata, że jego profil tak urósł. Tyle tylko, że niektóre z tych jakby protipów, które on wymienia, że tak powiem, nie wiem z jakiej dupy są wzięte. Tematy polityczne są internetowym tabu, a kto je złamie, może powiedzieć papa wielomilionowym zasięgom. Czy my w ogóle korzystamy z tego samego internetu, Janek? Tematy polityczne tabu? W polskim internecie? Are you sure about that? Stary, Sejm RP idzie po milion subów. Może miałeś na myśli to, że słabe jest mieszanie w jednym filmie tego, że na przykład mówię na początku o tym, jakie wyszły nowe gry na PlayStation, a potem gdzieś nagle zaczyna mówić, że ej, w sumie to postulaty gospodarcze Konfederacji są ch**a warte. Tylko że jakby tak, no to jest wtedy dość gówniane, jeżeli ktoś tak robi, tylko że ja oceniam to, co napisałeś, a nie to, co myślałeś, albo to, co chciałeś napisać. No ale to nie są oczywiście jedyne wypowiedzi Janka Eksperta. Obmyślił on na przykład nowatorski sposób na pozyskiwanie lajków. Lajkowanie na ślepo postów innych ludzi tylko po to, żeby oni oddali ci lajki. No, Klaudeliza już nawet na to wpadła. Tak myślę parę lat temu. Myślę, że w ogóle zanim założyłeś TikToka, bo to chyba było przed pandemią, jak ona już tak robiła. Dziwię się, że nikt wcześniej na ten sposób nie wpadł. Jest to mój autorski pomysł, którym się z tobą dzielę. Stary, na jakim świecie ty żyjesz? No ale tymi wszystkimi sposobami Janek doprowadził się do wielkiej sławy. Cristiano Ronaldo, to on w ogóle nawet nie wie, co to znaczy bolączki sławnego człowieka. I powinien Janka Strojnego zapytać, jak to w ogóle działa, jakie to jest straszne. Przecież chłopiec z internetu nie może bez konsekwencji poruszać się w świecie realnym. Nie może zrobić zakupów w Biedronce, bo wtedy ludzie komentują: zobacz, Janek robi zakupy, ja pierdolę, jak zwykły człowiek, ale szok. Are you getting recognized a lot when you go out? No. Janek, trochę skromności. Ty nie byłeś gwiazdą Hollywood, żeby ludzie piszczeli na widok tego, jak zdejmujesz kaszę z półki. Każdy, kto robi coś w internecie, pokazując swoją twarz, no czasem zostanie przez kogoś zaczepiony na ulicy. No i teraz są osoby, które tych zaczepień będą miały więcej, jak Freeze. Są osoby, które będą miały tego mniej. Jakby przygotowując się do tego odcinka, zapytałam Adama Naruciaka na przykład, jak to u niego wygląda. No to mówił, że jak mieszkał w małym mieście w piku swojej popularności, no to faktycznie sporo osób do niego podbijało. Ale no na Boga, to nie są jakieś tabuny ludzi, żeby tego się nie dało jakoś ogarnąć. Ja tak się zastanawiam teraz, czy w ogóle w Polsce są takie wielkie gwiazdy, żeby one musiały jakoś tak strasznie skrupulatnie ukrywać się z codziennymi czynnościami, żeby móc żyć. Kurwa, oczywiście, że tak. Nie wiem, jakby mówię autentycznie, mówię teraz, że nie wiem, więc jeżeli jakby macie taką myśl, że o, ten i ten to pewnie tak żyje, to możecie napisać w komentarzach. Natomiast ja wiem jedno, no Janek Strojny na pewno tak żył. Profilaktyka niepożądanych rozpoznań, tak zwana metoda Hannah Montana. Peruka, kaptur, okulary, zakrycie tatuaży, długa, szeroka bluza. Mogę potwierdzić, że się sprawdza. Wybacz mi, bo może ci to jakoś urągę twojej godności, ale ja naprawdę z całym szacunkiem nie jestem w stanie w to uwierzyć, że to ci było potrzebne. Jeszcze rozumiem na jakichś takich większych spędach ludzi, jak opener na przykład, no to wtedy faktycznie jest statystycznie większa szansa, że więcej osób do ciebie podejdzie. Natomiast no nie wiem, no może ja i moi wszyscy znajomi jesteśmy zbytnimi no-name'ami, ale no przysięgam, że nikt mi nigdy nie opowiadał tego, żeby musiał iść do żabki w peruce. Mi tak naprawdę kiedyś się nawet zdarzyło zostać rozpoznaną przez kasjerkę w żabce. Raz. Na 100 razy jak tankowałam samochód, raz jakiś ziomek podbił i powiedział, że mnie ogląda. Tak naprawdę nie podbijał, tylko krzyknął do mnie przez okno samochodu swojego, jak przechodziłam. Nie popadajmy aż w takie absurdy. Nie jesteśmy takimi aż gwiazdami jak jakieś topowe nazwiska z Hollywood. Albo, nie wiem,
Beyoncé, albo jacyś, nie wiem, no jacyś tacy najbardziej popularni artyści na świecie tak się muszą chować i nie mogą nigdzie iść, no na miłość boską przecież nie influencerzy. Stalker pojawi się prędzej czy później w życiu kogoś, kto ma zasięgi. Cieszę się, że to nieprawda i mam nadzieję, że nieprawdą pozostanie na zawsze, a jeżeli już pojawiają się gdzieś takie sytuacje, to mam nadzieję, że sporadycznie i że są szybko ogarniane. Inne rzeczy, z którymi się nie zgadzam, ale nie mam na to kategorii. Po prostu zrobię to w punktach. Janek mówi, że nagrywał po alkoholu. Moim zdaniem to jest tylko kolejna cegiełka do wizerunku nieszanującego swoich widzów twórcy. Tutaj mowa jest o federacjach flickfightowych. Można dusić, walić po głowie genitaliach i nie stosować się do żadnych zasad. Nie jestem fanką flickfightów. Można rzec nawet, że jestem ich antyfanką. Ale to zdanie jest po prostu durne. W tych wszystkich Fame MMA i tym podobnych oni zawsze biją się w jakiejś konkretnej formule. Plus jest tam sędzia, jest karetka. Trochę nie wiem skąd wniosek, że nie ma żadnych zasad. I to już spowodowało naprawdę... Co tu się dzieje? Stop, koniec walki? Teraz chce się bić dalej. Dyskwalifikacja. Jeżeli kiedykolwiek wasz internetowy idol będzie miał breakdown i odważy się o tym powiedzieć, to albo przestańcie go obserwować, albo wyślijcie mu nawet neutralne słowo wsparcia i później przestańcie go obserwować. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale wyjdzie mu to na dobre. Imo to jest mega słaba porada. Wszystko oczywiście zależy od okoliczności, ale myślę, że osoba, która przechodzi teraz jakieś właśnie trudne chwile, to niekoniecznie chciałaby feedbacku pod tytułem: okej, to my spadamy z twojego konta, elo. Trzymaj się, do zobaczenia w innym życiu. Taki człowiek może wtedy poczuć, że jeszcze bardziej mu się wszystko rozsypuje. Plus, to też nie jest tak, że każdy po jakimś mniejszym potknięciu, trudnej sytuacji, w której się znajduje, chce od razu kończyć karierę, no nie? W sensie ty, Janek, skończyłeś karierę, ale to nie znaczy, że ludzie chcą kończyć kariery. Jak ja bym była zmuszona dać komuś poradę, jak zachować się w takiej sytuacji, to bym powiedziała chyba po prostu, nie wiem, dajcie czas temu człowiekowi, bo też jest człowiekiem i potrzebuje może sobie pozbierać myśli w głowie. Era pionowego wideo rozkręciła się na dobre, a wraz z nią era psychicznych problemów nastolatków. To jest dosłownie stary dziad gadanie. No, kiedyś nie było depresji, teraz wszyscy mają depresję. Teraz po prostu się o tym mówi. Takie aplikacje jak TikTok dają większej grupie ludzi platformę do tego, żeby ewentualnie na przykład opowiedzieć o jakichś swoich problemach. I to jest dobrze. Bo dzięki temu normalizujemy te problemy. Pokazujemy to, że może się to zdarzyć każdemu. Odmitologizowujemy to wszystko. To takie, nie wiem, czy istnieje takie słowo. Im więcej wiemy na temat problemów psychicznych ludzi, tym lepiej, bo społeczeństwo jest po prostu bardziej świadome tego, co się dzieje i tego, co może się zdarzyć, albo tego, co się w ogóle z tym człowiekiem dzieje, albo z jego znajomymi. A nastolatki miały problemy psychiczne, Janek, o wiele wcześniej niż powstała, jak ty to nazwałeś, era pionowego wideo. Tutaj macie opowieść o wycieczce do Castoramy. I ja tutaj nie ironizuję. To jest przykre, tak? To jest smutne doświadczenie. Nikomu na świecie nie życzę, żeby się tak czuł. Miejmy to ustalone, tak? Ja się nie śmieję z tego, że takie okropne myśli w głowie Janka się pojawiały. Nie podoba mi się jednak zakończenie. Mam tylko prośbę, by sprzedawcy w Castoramie czy innych sklepach z materiałami budowlanymi nie pomagali tak skwapliwie w wyborze narzędzi ubranym w czarne bluzy ludziom z podkrążonymi oczami i nieprzytomnymi spojrzeniami. To jest dziwne. Strasznie nie podoba mi się takie obarczanie jakąś z kosmosu odpowiedzialnością zwykłych pracowników sklepu. Ci ludzie są tam od tego, żeby pomagać klientom znajdować produkty, których ci klienci potrzebują. Obi to nie jest centrum pomocy psychologicznej, tylko to jest sklep z kosiarkami. I nikt nie jest zobligowany do tego, żeby jakoś turbo przyglądać się każdemu klientowi, czy temu to można sprzedać, czy nie. Ci ludzie nie są od tego i nakładanie na nich takiej jeszcze dodatkowej odpowiedzialności jest po prostu nie okej. To co, zaraz zaczniemy też kasjerkom w Auchan na przykład mówić, żeby przyglądały się każdej osobie, która chce kupić nóż, bo przecież tym nożem można... Jest tyle rzeczy, a jak ktoś kupuje nawóz do roślin, to też powinniśmy mu patrzeć głęboko w oczy, bo może chce się tego nawozu napić. Nikt, kto w regularny sposób korzysta z internetu, nie jest w stanie przeczytać 500 stron książki. Gargantuicznych wprost rozmiarów bullcrap. A Bóg to kchu.
Oni są chyba najlepszym przykładem tego, że siedzą w tym internecie 24 na dobę i potem, a potem i tak nagrywają TikToka pod tytułem ile książek przeczytałam w tym miesiącu? 2000. Są ci ludzie, to jest trochę aż dla mnie to jest nieosiągalne, ale oni takie coś robią. I ja na przykład też cały czas korzystam z internetu i czytam książki też. Twoją na przykład przeczytałam, ona nie miała 500 stron, ona miała 300 stron. A dużo tutaj jest też takich zapychaczy stron, więc ona tak naprawdę nie miała 300 stron. Ona trochę udawała, że ma 300 stron. Bardzo mi się podobał na przykład buddyjski fragment i to jest po to, żeby zobrazować, jak działa oglądanie rzeczy na TikToku. I to jest taki fragment. Zaspoilerowałam wam właśnie jakieś 6 stron książki. Rozumiem zabieg, ale tutaj jest i tak dużo jakichś takich w środku stron pustych, półpustych, czy coś takiego, że to po prostu jest trochę śmieszne. Na sam koniec, żeby recenzenckiej tradycji stało się zadość. W szkole kochałem zajęcia z polskiego, język jest dla mnie bardzo ważny. To czemu w twojej książce, Mortko, są babole. Podsumowując, uważam, że książka Nie zostawaj influencerem Janka Strojnego stoi na krzywdzących generalizacjach. Nie podoba mi się ton narracji pod tytułem Wszystko wiem, wszędzie byłem, wszystko widziałem. Nie podpisuję się pod niczym, co Janek napisał na temat współprac reklamowych. Nie zgadzam się z taką nadmierną demonizacją zawodu influencera. Słuchajcie, no to jest tak samo jak z każdą inną pracą. Każda ma swoje plusy i minusy. Ta praca jest i tak zajebiście uprzywilejowana. Ale uważam, że tak, to jest absolutnie normalne, żeby komuś czasem nie chciało się czegoś robić, nawet jeżeli wykonuje pracę, która dla innych ludzi może być spełnieniem marzeń. No, nie wiem, myślę, że Zendaya też jakoś nie pałała wielką radością każdego dnia, kiedy mówili jej, że ma się turlać po piasku. Nie wiem, może któregoś dnia ją bolał brzuch, może, nie wiem, ząb ją bolał, albo miała okres i wcale jej się nie chciało wsadzać się do tego piachu, ale jakby to nie sprawia, że ona teraz będzie biegała wszędzie po wywiadach i opowiadała, jakie aktorstwo jest straszne. No po prostu tak jest. Czasem nie chce się czegoś zrobić. Czasem nie wszystkie aspekty pracy, która jest spoko generalnie, są jakieś super wygodne. I wydaje mi się, że to jest nie tylko rzecz dotycząca zawodu influencer, youtuber, tiktoker, tylko każdego. W sensie moja mama na przykład uczy na uczelni wyższej. I są rzeczy, które ona lubi i mówi o tym, że lubi, na przykład kontakt ze studentami, ale są rzeczy, których nie lubi. I co? No dalej tam pracuje, bo ważniejsze są te rzeczy, które lubi. Dlatego posłuchaj rady Janka II. Jeżeli nie wiesz, jak to się robi, odpuść sobie. Stracisz tylko czas, energię i się rozczarujesz. A jeśli wiesz, jak to się robi, też sobie odpuść. Stracisz tylko czas, energię i się rozczarujesz. Te słowa są tak słabe, to jest dosłownie intencjonalne demotywowanie osób, które mogą być w ogóle super kreatywnymi, fajnymi ludźmi z zajawką, którą chcą się podzielić. Janku, to nie jest tak, że każdy do swojej twórczości, tak jak ty, podejdzie w taki przedmiotowy sposób. Wierzę w to, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają jakąś swoją pasję i chcą się nią podzielić z całym światem i chwała im za to. Im więcej osób nie będzie słuchało zgorzkniałego gadania obcego typa, tylko pójdzie po prostu po swoje marzenia i zacznie coś robić i się spełniać, tym lepiej. To była moja recenzja Nie zostawaj influencerem Janka Strojnego. Ja uważam, że ta książka, ona ma momenty, tak? No faktycznie, zdarza się coś takiego, że są ludzie, jakby, bo żeby też było jasne. Czy ja uważam, że praca pod tytułem influencer to jest tak, że masz tylko kwiaty, płatki róż ci spadają na głowę? No nie, no! Są rzeczy, które są upierdliwe. Ale no podejście Janka do tego, jak on mówi o tym środowisku, o tych ludziach, czy on naprawdę zna każdego, no żeby tak się wypowiadać. To ta książka brzmi, jakby on zżarł wszystkie rozumy i chciał teraz mędrkować każdemu. Ale on nie zjadł wszystkich rozumów, bo nie może się wypowiadać za wszystkich. Ja nie chcę, żeby on się wypowiadał za mnie. I z tym was zostawiam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. I do zobaczenia w niedzielę w hotelu Paradise. I w środę w jakimś filmie, w którym mam nadzieję, że będę mniej zdenerwowana.